W lesie jest naprawdę bardzo pięknie. Tutaj są akuratnie świerki i zobaczcie, jak one teraz pięknie wyglądają, skąpane w kroplach deszczu. Cudownie wyglądają. Świerki bardzo mi się podobają, a już jak posypie śnieg, to wyglądają po prostu bajecznie. Wtedy te gałązki uginają się tak do dołu i one stoją takie majestatyczne. Takie typowo choinkowe świerki. I teraz jak wybieram świerk na choinkę, to są dwa gatunki. Jest taki gęsty, tak jak tutaj, i jest taki rzadszy, tak jak ten. I zdecydowanie wolę ten taki gęściejszy. On jest bardziej bogaty, ma inne gałązki, inny układ szpilek. No jest taki tłuściejszy, tak jak tutaj widać. Zresztą macie porównanie. Ten, a ten obok. Ten jest taki bardziej goły, bardziej łysy. Ja lubię drzewko minimalistyczne, troszeczkę bieli, troszkę lampek i wystarczy w zupełności. Pięknie one wyglądają. W lesie świerkowym czuć taką aurę, taki klimat. No jest inaczej, jest po prostu inaczej, tak baśniowo można powiedzieć. I ten deszczyk, który teraz tutaj pada, kropelki wiszą sobie na igiełkach. Pięknie to wygląda. Niedługo Boże Narodzenie i będziemy się już rozglądać za drzewkami. Tylko broń Was Boże, nie wycinajcie z lasu. Można drzewka kupić w szkółkach, można kupić na bazarkach, w punktach wyznaczonych, ale nie wycinajcie z lasu, bo ktoś te drzewka nasadza. Wyciąć to jest dosłownie 5 minut, ale żeby ono urosło do takiej wielkości, to trzeba sporo, sporo lat. Także po drzewko tylko do tego celu, punktu wyznaczonego. Nie z lasu, nie prosto z lasu. Jest pięknie, po prostu pięknie jest. Miesiąc później. Witam Was wszystkich serdecznie. Dzień dobry. Witamy Was obydwoje. Sceneria zmieniona. Ubiór też, czapka. Rękawiczki takie narciarskie, cieplutkie. Tak jak moje. Tak jak jego właśnie. Jest moja czapka również, letnia. Ubrany odpowiednio. Idziemy przed siebie w las, w moje ukochane świerki. Od kilku dni mamy śnieg. I też pojawiają się pytania w komentarzach, bo wstawiam filmy, czy u mnie jeszcze nie ma śniegu. No już jest. Jest. Voilà. Tak. Jest. Jan ci przywiózł ten śnieg ze wschodu. Bestie ze wschodu przywiozłem. Tak, jechał do mnie w niedzielę. To już będzie ponad tydzień temu, bo dzisiaj mamy sobotę, to jutro będzie 2 tygodnie temu. I mówi, ja ci przywiozę śnieg. Ja mówię, nie. Nie, nie słuchajcie, to było tak. Żartowała, mówi, u mnie jest ciepło, bo rzeczywiście, gdy przyjechałem, było 11 na plusie, następnego dnia nawet do 13 na plusie podskoczyła temperatura. W stosunku do tego, co było u mnie, wyjeżdżałem, to był minus. Żartowała, że nie uda się, bo jest za ciepło. No i ja mówiłam, że nie. W poniedziałek poszliśmy na grzyby, a z poniedziałku na wtorek już przyszedł minus. A tutaj zobaczcie, widzicie to, co ja? Grzyb. Tam jest kolejny. Drugi. Tam i jest tu jeszcze ten kolejny. Jeszcze są grzyby. Ale faktycznie tutaj było tyle grzybów, że praktycznie do poniedziałku, zanim w nocy przyszła temperatura ujemna, było ich bardzo dużo. No i teraz to wszystko pozamarzało. I tutaj moi znajomi, koledzy, którzy chodzą po lesie na fotografie, na podglądanie zwierzyny, mówią, że grzybów po lesie jest pełno. Także, o! Śnieżek zaczyna pruszyć. Osypuje się z drzew. Nie, pruszy, bo tam też zaczynał pruszyć.
zobaczcie, jak teraz wyglądają przepięknie świerki opruszone śniegiem. Gałązki pod ciężarem troszeczkę się ponaginały ku dołowi i wyglądają jak takie panny w swoich weselnych sukniach. Modrzewie też pięknie wyglądają. One potraciły szpilki, zostały tylko takie żółtawe gałązki i brzoza. Tam wystaje brzoza. Tutaj też jest brzoza i jedno z moich chyba tak naprawdę najbardziej ulubionych drzew, bo dokładnie widać jego całe piękno, ta biel z zielą, z zielenią pomieszana. Modrzewie też pięknie wyglądają. I przypomina mi się teraz taka historyjka, którą Edziu opowiadał. Tata Edzia opowiadał jemu, że po wojnie był człowiek, który chciał narobić sobie drewna i poszedł do leśniczego, aby dał mu oddział, gdzie może takie suche drewno zrobić, pozyskać te suszki. No i leśniczy wyznaczył mu tam jakiś oddział i mówi tak, te suszki sobie tam powyrabiaj, jak już zrobisz, daj mi cynk, ja przyjdę, odbiorę i to drewno zabierzesz sobie do domu. Jak leśniczy powiedział, tak, ten chłopina zrobił, poszedł do lasu, narobił tego drewna, nawycinał tych suszek i poszedł później na koniec do leśniczego, aby ten odebrał mu to drewno. Jak leśniczy wyjechał na las, to mało go szlak nie trafił, mało zawału nie dostał, jak zobaczył to drewno, bo ten człowiek poscinał wszystkie modrzewie. Leśniczy mówi, bój się Boga, chłopie, coś ty narobił. No drewno. Ale jakie drewno? No suszki. To jest suszka, to jest suszka. A ten człowiek mówi, ale to nie ma szpilek. To, że nie ma szpilek, nie znaczy, że jest suszka. Mówi, jodła. Nigdy nie jodła, tylko modrzew nigdy nie gubi szpilek. No taka historia troszeczkę może śmieszna, może nieśmieszna, ale kiedyś ludzie po prostu nie wiedzieli. Ktoś, kto może nie miał z tym styczności, nie wiedział. No w Polsce chyba tylko modrzew gubi szpilki na zimę, nie? Chyba tak. Daglezja chyba. Daglezja? Chyba daglezja jeszcze gubi. Ale sosna, ale mówimy o takich rodzinnych drzewach, to chyba tak, tylko modrzew. Tak. One nie gubią. Zobaczcie, jaka jest piękna sceneria. Mrozik trzyma i tak jak u nas, tutaj nawet z sąsiadami rozmawiam, że to jest taki ewenement. No, wielu z was może tu teraz to wszystko dziwić i możecie sobie mówić, czym ona się zachwyca. No właśnie zimą, która przyszła na koniec listopada. Dzisiaj mamy już grudzień, sobota. Który dzisiaj jest? Drugi. 2 grudnia. Nie wiem, kiedy ten film się pojawi. Być może dzisiaj, może za parę dni, ale jest sobota, 2 grudnia. I my mamy zimę, co jest naprawdę tutaj na zachodzie kraju ewenementem, bo przeważnie zimy u nas przychodziły i to bardzo łagodne, takie gdzieś dopiero styczeń, początek lutego. Czyli dotrzymałem słowa, przywiozą ci bestię ze wschodu. Idź ty, bestio, bierz tą bestię z powrotem do siebie na wschód. Odjadę i bestia się skończy. Nie, klimat jest piękny, ale tak wracając do tematu, to powiem wam, że w tamtym roku mieliśmy trochę śniegu w okolicach Bożego Narodzenia, a poprzednie chyba 4 czy 5 lat niestety u nas śniegu nie było. Także jak żeśmy zobaczyli ten śnieg w tamtym roku, to było wow, nawet dorośli bałwany lepili. Cieszyliśmy się z tego faktu, a teraz na koniec listopada już zawitał u nas śnieg i mrozy. Powiem ci szczerze, że a propos bałwanów, to ja nie musiałem specjalnie za dużo udawać. Tak. Fakt, potwierdzasz i ten nie fakt. Nie wiem właśnie, czy mam teraz potwierdzić, czy zaprzeczyć. Potwierdziłaś co, już. Ten uśmiech był wymowny. Słuchaj, tu nie trzeba dużo co mówić. Co nie zrobię, to wykorzystasz przeciwko mnie. No, chyba nie do końca tak jest. Oj. Tutaj bym naprawdę brała duży margines na twoje tak, albo twoje nie. Słuchaj, ja nie jestem osobą, która często zmienia zdanie. Ja mam swoje zdanie na pewien temat, ale nie zawsze się z tym zdaniem zgadzam. Tu bym wiele powiedziała, ale przemilczę.
Nie chcę psuć tutaj tej pięknej ciszy w tym lesie. No zaraz się okaże, że ja nie wiem, nie wiadomo kim jestem. A kto to wie, kim ty jesteś? Podobno, sobą. Podobno sobą. Mówiłeś, że bałwanem. No bałwan też jest sobą. O Jezu. Zobaczcie, jaka piękna sceneria. Jak tutaj ten las wygląda cudownie. Jest on mieszany. Tutaj są sosny, są świerki, są modrzewie, brzozy i całość, są też buczki. Całość tutaj naprawdę tworzy taki niesamowity, baśniowy klimat. Pogoda jest taka, jakby zaraz miał zacząć tutaj pruszyć śnieg. Górą na czubkach sosen już zbiera się szać. Słychać ptaki. Zobaczcie, czyż nie jest pięknie? O! Sikorka skacze, zobaczcie. Tam się tylko gałązki ruszają. Towarzyszy nam tutaj sikorka już od jakiegoś czasu. Zauważyłeś, że ona leci razem z nami? O, leci to trudno powiedzieć. No frunie sobie, skacze. Z gałązki na gałązkę. Przeskakuje. I tak tutaj można... O, jest znowu. I już przeskoczyła dalej. Można powiedzieć, że ona tutaj tak jakby chciała zwrócić swoją uwagę na nas. No i teraz tak a propos dokarmiania zwierząt, bo wiele jest zapytań. Zapytujecie mnie, jak ja się zaopatruję na dokarmianie zwierząt. Dokarmianie zwierząt to nie jest wbrew pozorom taka prosta sprawa, bo wszystko trzeba przemyśleć i pamiętać o tym, że zwierzęta dzikie, one żyją w naturze, są do tej natury przystosowane i tak jakby ją tworzą. Teraz niby spadł śnieg i wielu z Was od razu serduszko mu podpowie, że biedne zwierzątka, trzeba je dokarmić, trzeba im pomóc. Ale zobaczcie, ile w lesie tak naprawdę jeszcze wystaje różnego rodzaju roślinności. Zwierzęta w zimie żywią się ze schłymi trawami, obgryzają korę z młodych drzewek, ogryzają korę na zrębach, która tak naprawdę daje im bardzo dużo mikroelementów i witamin potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania. I jeżeli śniegu jest mało, tak jak teraz, to one śmiało sobie dadzą radę, bo one kopytkami odgrzebują te źdźbła traw spod śniegu i mają tego pożywienia jeszcze dosyć. Inna sprawa jest, jak już napada śniegu na pół metra czy więcej w takich regionach górskich, czy powiedzmy wschodnich kraju, to wtedy tak, te zwierzątka trzeba wspomóc, ale też nigdy nie na własną rękę. Tutaj należy zgłosić się do odpowiednich służb, że chcemy wspomóc. Wtedy powiedzą, czy marchewkę, czy buraczki, czy jakieś kostki z sianem. I ci ludzie, którzy zajmują się, powiedzmy, sprawami lasu, oni wiedzą, gdzie to wywieźć, tak żeby tym zwierzętom nie zaszkodzić. O, tutaj w środku lasu, zobaczcie, jest paśnik. Jeszcze pusty, bo tak jak mówię, nie ma takowej potrzeby, aby te zwierzęta jeszcze dokarmiać. Ale jak będzie taka potrzeba, to na pewno będą one tutaj, będzie zadawane siano, będą marchewki wysypywane. I ziarno. Tylko. I ziarno, tak. I to też trzeba robić z głową, bo to musi być wywiezione w głąb lasu, nie przy siedzibach ludzkich, bo później te zwierzęta, niestety, ale one nauczą się, że w tym i w tym miejscu jest jedzenie i będą ciągły hurtowo do wsi, co później na dłuższą metę niestety wielu z nas nie będzie się podobało. Także dokarmianie zwierząt musi być naprawdę z głową, z umiarem i wtedy, kiedy tego potrzeba. Ptaki, tak. Takie ptaki przydomowe typu sikory czy dzięcioły należy dokarmiać i to trzeba robić już od, powiedzmy, początku listopada, nie dopiero jak spadnie śnieg. To jest właśnie takie błędne myślenie, bo większość ludzi
karmę dla ptaszków wystawia, jak spadnie śnieg, jak przyjdą mrozy. One muszą nabrać tłuszczyku, muszą nabrać ciałka, więc one tak naprawdę gromadzą ten tłuszcz przed zimą, w październiku, w listopadzie. One wtedy jedzą dużo takich kalorycznych nasion, dużo kalorycznych rzeczy, żeby do tej zimy się przygotować. A zimą zresztą zaobserwujcie, wywieszając nawet zwykłą słoninkę, kiedy ptaszki najwięcej ją jedzą. Właśnie październik, listopad, grudzień, a później styczeń już tak troszeczkę mniej. Co ty tam tak oglądasz grzyby? No to cała kępa. Zobaczcie, kolejne grzyby. Cała kępa. Ty, to chyba rydze były nawet. Nie, to nie były rydze. To na pewno nie były rydze. Duże. Jakieś blaszkowate grzybki. Grzybów jest jeszcze dużo, także można jeszcze się wybrać i na grzyby. I będą one dobre. Mój wujek zawsze po mrozie zbierał grzyby. No nie w śniegu. Nie no, w takim mrozie one bardzo długo postoją. Podejrzewam, że jak teraz by było ze 2-3 tygodnie, to pójdę na Boże Narodzenie i zrobię film. Wyprawa na grzyby. I jeszcze nazbieram. I nową odmianę grzybów wymyślisz. Jako? Sopelki. Nie, to będą mrożonki prosto z lasu. Eko, eko. Mrożonki prosto z lasu. Jest pięknie. Tak chodzę tutaj. Teraz już zacznę chodzić właściwie, bo pracy już mamy mniej. Pogoda jest teraz fantastyczna dla naszego organizmu. Powietrze mroźne, także dotlenienie na całego. No i zacznę podglądać zwierzątka. Moje jeżeli ci pozwolą. Pozwolą. Ja mam swoje takie rewiry, gdzie wiem, że wiem, jak to powiedzieć, mam rewiry, w których wiem, że są jelenie. Oj, głównie łanie, bo byków tutaj jest już mało, ale wiem, gdzie są łanie, także chodzę tam na podglądanie łań. Tutaj w te tereny chodzę, bo wiem, że są wilki, ale oprócz śladów niestety wilka jeszcze nie widziałam. Mam nadzieję go spotkać i zrobić mu zdjęcie i powiedzieć: dzień dobry, panie wilku. Nie zapomnij ode mnie go pozdrowić, albo ich. Tak, przywita się pan ze mną i z moimi widzami, uśmiechnie się pan, a może pan poda łapę. On w życiu. I co to by było, ja bym na drzewo nie wylazła, aczkolwiek podobno ze strachu człowiek wszystko zrobi. Kruk poleciał. Także może ja i na sosny bym wylazła. Ej, jakby była taka potrzeba. Jutro zaczyna się pierwsza niedziela Adwentu. I to będzie moje postanowienie. Adwentowe. Tak, postanowienie adwentowe. Słodyczy nie jem, nie palę, nie piję. No to jakie mogę mieć postanowienie? Znaleźć wilka. I być może dawać wam więcej uśmiechu, więcej takiej radości, wiary. No i nie wiem co, może jeszcze więcej pomagać, jak się da, jak wystarczy sił. Takie moje postanowienie adwentowe. I wilk. Muszę go zobaczyć. Chyba już teraz bardziej jak tego łosia. To ja cię zapraszam na łosia. Ty mnie zapraszasz na łosia. Ja ciebie odwiedziłem, więc na rewizytę teraz liczę. Rewizyta. No, trzeba będzie pomyśleć nad tą rewizytą. Teraz jest więcej czasu, to możemy tak troszeczkę się porewizytować, pojeździć, aczkolwiek no też są obowiązki. Dobrze, że mamy takie, trzeba tutaj też powiedzieć, rodziny. Rodzina, która pomaga nam. Tak, że możemy wyjechać, tak jak na przykład mój Edziu wyjeżdża, ja zostaję, staram się go godnie zastąpić. Jak wyjeżdżam ja, to z kolei Edziu mnie zastępuje. Każdemu należą się jakieś wczasy, odpoczynek. Nawet wy teraz tutaj pracując na posadach państwowych. Na różnych, wiecie, różnych miejscach, tak, oczywiście. No. Wiecie, że macie urlopy i każdy gdzieś na ten urlop jedzie, tak samo i rolnicy. Tylko u nas jest takim minusem, że jeżeli jest na przykład wielokierunkowość zwierzęta, jeżeli przede wszystkim są zwierzęta, niestety dwoje wyjechać nie mogą. Ktoś musi zwierzątek doglądać. Widzicie?
na tle mojego czarnego płaszczyka pruszy śnieżek. Zima, zima, nie zabieraj mi tej bestii. Jedź, ale bestię mi zostaw. Kocham zimę, mimo że jest zimno, ale kocham jej uroki. Jest baśniowo, bajecznie, drzewa wyglądają pięknie. Mogę w końcu podziwiać tropy i ślady zwierząt, gdzie jeżeli nie ma śniegu, nie jest to takie łatwe. Zwłaszcza jak jest sucho, to wtedy ich nie widać. Zgadza się ze mną. Jedziemy robić keksa. Bo chcę nagrać keksa. Prawdopodobnie nie wiem, co się pojawi pierwsze. Czy ten film, czy keks u niego. Nie uderzaj, bo będzie słychać na nagraniu. Aha, bo ty masz tu mikrofon. Wow. I znowu zrobiłam. Opa. Trzymajcie się. Jedziemy po składniki do keksa. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Zobaczcie, jaka piękna droga. W tamtym kierunku jedziemy do mojej wsi.